Witajcie po raz kolejny na naszym kanale. Dzisiaj mam przyjemność rozmowy nie ze sportowcem, jak do tej pory było, zawodowym sportowcem, ale z dziewczyną, która prowadzi treningi personalne, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj rozmawiamy z Martą, dlatego że jest dietetykiem klinicznym, ale po mojej pierwszej rozmowie z Martą, kiedy posłuchałem, w jaki sposób o tym mówi, jakie ma nastawienie do tej pracy i jakie emocje z niej biją, kiedy o tym mówi, postanowiłem nagrać ten filmik, bo warto posłuchać, co Marta masz do powiedzenia. Jesteś dietetykiem klinicznym, ale specjalizujesz się w? W chorobach wewnętrznych i metabolicznych. Chciałem porozmawiać o tej chorobie szczególnie z tego powodu, że sam cierpię na nią od wielu lat, a od 7 bodajże świadomie, kiedy zostałem zdiagnozowany. I mam z tego tytułu szereg różnych problemów życiowych, które chciałem Cię zapytać, ale może na wstępie, Marta, parę słów o Tobie. Witajcie serdecznie, witaj Marek. Nazywam się Marta Kańska-Klonowska, jestem dietetykiem klinicznym. Moją główną specjalizacją są dietetyka w chorobach dietozależnych, jak chorobach wewnętrznych i metabolicznych. No i również bardzo ważną chorobą, jednostką chorobową jest Hashimoto. Z tego względu, że jest już to choroba cywilizacyjna, na świecie choruje 400 milionów osób, w tym większość kobiet, no ale tak jak wspomniałeś też o sobie, chorują na tą chorobę mężczyźni. No, objawy są bardzo takie niepożądane. Na co dzień naprawdę potrafią zepsuć komfort życia. Wiesz sam z doświadczenia. I dużo ludzi ma bardzo dużo pytań, ale też wątpliwości, co mogą jeść, jak mogą ćwiczyć. Dostają też różne informacje z różnych źródeł. I moim zadaniem dzisiaj jest rozwianie tych wszystkich wątpliwości i wskazanie takich wskazówek dla Was, jeżeli się też zmagacie z takim problemem, aby wiedzieć, co robić krok po kroku, żeby doprowadzić do recesji tej choroby i żyć w dobrym komforcie życia i jakości. Brzmi obiecująco, ale mnie bardzo interesuje. Ja wiem coś na ten temat, bo dużo czytałem, ale chciałbym się dowiedzieć od Ciebie, dlaczego to się tak rozprzestrzenia, dlaczego to stało się niemalże epidemią, bo nie jest to choroba zaraźliwa, prawda? Co jest powodem, co jest przyczyną? Jak domniemam i coś tam wiem, pewnie cywilizacja i sposób naszego dzisiejszego życia. Ale co się stało w ostatnich 20-30 latach, że tak dużo ludzi zapada na choroby autoimmunologiczne, a szczególnie na Hashimoto? No przede wszystkim, tak jak wspomniałaś, te czynniki środowiskowe, czyli przetworzona żywność, dostęp do produktów, które w szybki sposób można przygotować w domu. Też mamy problemy z dostępnością dobrej jakości selenu, z tego względu, że są gleby wyjałowione i to powoduje różne konsekwencje dla naszego zdrowia, też dla układu odpornościowego. No najważniejszą też przyczyną choroby Hashimoto jest to, że większość przebadanych osób ma dysbiozę jelitową, którą bardzo łatwy sposób można zaburzyć poprzez właśnie przetworzone jedzenie, ale też czasami zanieczyszczoną wodę. Bardzo mamy duży dostęp do farmakologii. Mamy bardzo duży dostęp do leków i to powoduje, że zaburzamy sobie florę bakteryjną, zmienia nam się pH w żołądku, zmienia nam się pH w jelitach, dochodzi do stanu zapalnego, a to już jest pierwszy krok do tego, żeby doszło do choroby Hashimoto. Czyli krótko mówiąc, choroba Hashimoto jako choroba autoimmunologiczna, głównym podłożem powstawania tej choroby są stany zapalne w organizmie, które powoduje cywilizacja w postaci chociażby samego odżywiania, tak? Czyli bardzo dużo prozapalnych produktów w jedzeniu, bardzo mało ruchu i ten stres, tak? Dokładnie, tak jak mówisz, nasza dieta w dzisiejszych czasach jest bogata w cukry proste, tłuszcze trans, które bardzo negatywnie wpływają na nasz układ odpornościowy i właśnie na nasze jelita, które są najważniejsze, aby przeciwdziałać chorobom autoimmunologicznym, w tym właśnie Hashimoto. W momencie, kiedy dojdzie do stanu zapalnego w organizmie, wytwarzane są cytokiny i uruchamiany jest cały układ odpornościowy. Do tego dochodzi stresujący tryb życia, duże ilości wyrzutu kortyzolu, bardzo szybki pęd życia. I w konsekwencji nasz układ odpornościowy jest po prostu przemęczony i to powoduje, że rozwija się choroba autoimmunologiczna, w tym na przykład Hashimoto. Okej, czyli przyczyną choroby Hashimoto jest głównie złe odżywianie, zły styl życia, stres. I czy to wszystko? Czy tak duża grupa ludzi odżywia się tak źle i tak źle żyje, że jest taka ilość zachorowań?
Mhm. Też bardzo ważnym takim aspektem jest to, czy ktoś w dzieciństwie nie przychodził na przykład wirusa EBV. Jest to taki wirus, który przede wszystkim objawiał się w dzieciństwie bardzo częstą anginą. I na skutek tego, no dokładnie, i na skutek tego, no przy anginie jest obowiązkowo, żeby brać antybiotykoterapię. To pamiętam z dzieciństwa. Angina raz do roku, ampicylina i tym podobne przypadki. Miałem jeszcze alergię na pyłki traw, o której dowiedziałem się długo, długo później, a wcześniej każdego czerwca byłem leczony antybiotykiem, bo lekarz uznał, że to jest jakaś infekcja, a nie alergia. Mm-hmm. No i dokładnie to jest wszystko ze sobą powiązane. Już wytłumaczę dlaczego, bo antybiotyki bardzo niszczą mikroflorę jelitową. W momencie, kiedy jest dysbioza jelitowa, no pacjenci, klienci chorują na różnego rodzaju alergie i nietolerancje pokarmowe. I tutaj też, jak wspomniałeś, miałeś różnego rodzaju alergie i z tego co wiem, to one ci w tej chwili ustąpiły, bo zacząłeś też dbać o mikrobiom. Więc ten mikrobiom w chorobie Hashimoto jest bardzo istotny, a właśnie ta niewłaściwa dieta, ten kortyzol, antybiotykoterapia powoduje, że ten mikrobiom jelitowy jest zaburzony. Przez to, jak zaburzamy ten mikrobiom, dochodzi do zespołu niszczennego jelita i już jest gwarancja na to, że właśnie te cytokiny zapalne dostają się krwoobiegu, jest uruchamiany cały układ odpornościowy, który powoduje, że organizm sam zwalcza jakby siebie, tak, i atakuje właśnie tarczycę i konsekwencją tego później jest, że bardzo szybko z Hashimoto, którą w porę nie wyłapiemy, jest niedoczynność tarczycy. A w jaki sposób możemy zostać posiadaczem tego wirusa? To jest wirus, no to nie mamy na to wpływu. Możemy się zarazić od osoby bliskiej, od rówieśników w szkole. No to jest wirus bardzo popularny, tak? I jakby nie mamy na to wpływu, po prostu w dzieciństwie mogliśmy tą chorobę przechodzić w momencie, kiedy mieliśmy osłabiony układ odpornościowy. W momencie, kiedy na przykład w dzieciństwie nie mieliśmy dobrej diety, nie spożywaliśmy dużo kiszonek, jedliśmy dużo cukru, no to ten układ odpornościowy był niestety osłabiony. Często niedobory witaminy D powodują też, że ten układ odpornościowy się osłabia. No i niestety jest to ryzyko, że dochodzi do tej infekcji tym wirusem. A to jest taki wirus, który żyje w nas przez całe życie. To jest bardzo podobny wirus jak wirus opryszczki. Czyli jak się już raz z nim zakazimy, to on się uaktywnia w momencie, kiedy mamy słabą odporność. Stąd miałeś te powroty tej anginy. Mhm. Czyli poprawa stylu życia we wszelkich aspektach jest w stanie poprawić jakość układu immunologicznego i wycofać ten wirus. Tak, znaczy on zawsze... uśpić. Tak, uśpić. On zawsze w naszym ciele będzie, ale go uśpimy poprzez taką profilaktykę, gdy zadbamy o układ odpornościowy, a najważniejsze w dbałości o układ odpornościowy jest zadbanie o mikrobiotę jelitową i ewentualnie o wyeliminowanie z naszej diety produktów prozapalnych. Czyli przewidujesz, z tego co ja wiem, masz już to w swojej historii pracy z ludźmi, możliwość cofnięcia się całkowitego, remisji tej choroby i na przykład odstawienia leków. Tak, w dzisiejszych czasach ciężko jest całkowicie wyleczyć się z Hashimoto. Cały czas trwają badania naukowe i poszukiwany jest lek na tą chorobę. Na ten moment bardzo dużo pieniędzy jest inwestowane w suplement, na ten moment w Polsce diety NAC. W Stanach Zjednoczonych już jest to traktowane jako lek, żeby pomóc właśnie osobom chorym z Hashimoto w wyleczeniu się z tej choroby. Jednakże na ten moment trwają badania, więc tylko profilaktyka pod kątem zdrowego stylu życia, czyli dobra dieta przeciwzapalna, eliminacyjna plus umiarkowany ruch może spowodować, że dojdzie do remisji tej choroby. Bardzo ważna jest diagnostyka i suplementacja przy tym, żeby wzmocnić układ odpornościowy i doprowadzić do recesji tej choroby Hashimoto. I dzięki temu jesteśmy też w stanie przy dobrym mikrobiocie zadbać też o to, żeby zminimalizować dawkę, a nawet wycofać całkowicie dawkę przy niedoczynności tarczycy. Powiedz mi, Marta, w jaki sposób możemy się domyśleć, że dopadła nas ta choroba? Bo ja wiem, że przynajmniej 3 do 4 lat musiałem z tą chorobą funkcjonować, nie wiedząc nawet, że ją posiadam i tak naprawdę zupełnym przypadkiem zostałem zdiagnozowany. Jak zrobiłem sobie USG tarczycy przy okazji takiej całej rodzinnej eskapady na to USG, więc jak wszyscy, to ja też. Zrobiłem sobie USG tarczycy i pan doktor nawet zapytał mnie, czy może to udostępnić na uczelni na wykłady, bo moje Hashimoto było takie wzorcowe, piękne, że można było pokazywać. Mhm.
Ja miałem różne dziwne objawy, ale nikt nigdy nie powiedział mi, że powinienem się zbadać, zdiagnozować w jakikolwiek sposób w tym kierunku. I jak przeciętny człowiek, albo inaczej, kiedy przeciętny człowiek powinien pomyśleć już o zdiagnozowaniu, o zbadaniu się na takie dylematy, na tarczycę? No to przede wszystkim takim pierwszym objawem jest wzrost masy ciała. To, że towarzyszy takie przewlekłe zmęczenie, czasami mgła mózgowa, brak koncentracji, zawroty głowy. Często też pacjenci zgłaszają, że mają drętwienie rąk i nóg. Bardzo takim symbolicznym objawem jest to, że zmienia się głos, taką chrypkę. I to są już na pewno takie objawy, które powinny zaniepokoić. Jeżeli zauważamy u siebie spadek energii, spadek lipido, pogarsza nam się jakość życia, jesteśmy permanentnie zmęczeni, zestresowani, no to powinniśmy na pewno udać się do lekarza po ewentualne zalecenia do diagnostyki i wykonać podstawowy panel w zakresie tego, czy mamy to Hashimoto, czy nie. Ale otyłość to jest choroba taka, gdzie jak dzisiaj patrzymy nawet na dzieci, to większość jest, można powiedzieć, otyła. Młodzież również. Zmęczenie może być następstwem też tej otyłości, braku ruchu i stylu życia. Czy jest coś takiego naprawdę ewidentnie sugerującego, że powinno się zrobić to badanie? No przede wszystkim, jeżeli poznasz po sobie, jeżeli Państwo poznają po sobie, że jest zmiana takiej jakości życia, spadek energii życiowej, no to to powinno zaniepokoić. No to jest też charakterystyczne przy Hashimoto, że ma się problemy takie brzuszno-żołądkowo-jelitowe, czyli są wzdęcia, zaparcia, czasami biegunki. No ten komfort życia jest pogorszony i jest to bardzo zauważalne, zwłaszcza w ciągu codziennego życia i w takim pośpiesznym trybie życia. Po prostu zrobić profilaktycznie badania. Tak, nie zastanawiać się, nie męczyć, nie zwalać na to, a jestem zmęczony, przemęczony, mam stresującą pracę, tylko jak najszybciej udać się do lekarza po skierowanie na badania w kierunku choroby Hashimoto. Tak szczerze z mojej strony, to właściwie wszyscy, którzy mają otyłość, mało się ruszają, mają niezdrową dietę, powinni sobie zrobić badanie TSH, no bo to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten styl życia i ta nadwaga doprowadza do tego schorzenia. To jest takie bardzo zamknięte koło, z którym ja walczę już dłuższy czas, również we Flow EMS. Nadmiar tkanki tłuszczowej powoduje jakby większe nasilenie tej choroby, a większe nasilenie tej choroby uniemożliwia zgubienie tej tkanki tłuszczowej. Ja jestem bardzo ciekawym przypadkiem tego zjawiska, bo posiadam dosyć sporo tkanki mięśniowej. Nie tak wiele znowu tkanki tłuszczowej, ale generalnie większość tej tkanki tłuszczowej znajduje się w okolicach brzucha, tak? Czyli taka otyłość metaboliczna, brzuszna. Typowo tłuszcz otrzewny. Tak, i zgadza się, rzeczywiście jest tak, że tłuszcz otrzewny powoduje szereg takich konsekwencji dla naszego zdrowia. Przede wszystkim wytwarza cytokiny prozapalne, które uaktywniają i przyczyniają się do wielu chorób, w tym chorób właśnie Hashimoto. Niebezpieczny wróg, który dostał się do naszego organizmu i zastawia pułapki, żebyśmy nie bardzo mogli z tego wybrnąć, tak? No niestety jest to takie błędne koło. W momencie, kiedy cierpimy na Hashimoto i w konsekwencji na niedoczynność tarczycy, zmniejsza nam się, spowalnia nam się metabolizm. To powoduje, że zaczynamy mieć tkankę tłuszczową. Często właśnie ta tkanka tłuszczowa obejmuje właśnie ten tłuszcz w okolicach pomiędzy narządami i to powoduje stan zapalny w organizmie. Czyli Hashimoto powoduje nadmiar tłuszczu, tłuszcz powoduje stany zapalne powodują Hashimoto. Zapraszamy Was do zasubskrybowania naszego kanału, bo będzie coraz więcej takich informacji, takich ciekawych ludzi. Zachęcamy Was do komentowania tego materiału, bo myślę, że w przyszłości nagramy jeszcze wiele innych materiałów i może podrzucicie nam jakiś pomysł, co Was najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o dietetykę, o sport, o suplementację. Do zobaczenia. I walczcie z Hashimoto, bo warto.